Rodziną jesteśmy 8 lat. 8 lat. W marcu minęło 8 lat. Decyzję o założeniu rodziny zastępczej podjęliśmy z mężem w 2009 roku. Wtedy też zrobiliśmy szkolenia w Krośnie i trwało to tak do 2011 roku. Do tej pory przyjęliśmy 27 dzieci. Od 2011 roku mamy 4 dzieci, 4 rodzeństwa i tylko te dzieci wychowujemy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jak co roku organizuje akcje promocyjne, które mają na celu pozyskać nowych rodziców zastępczych właśnie dla tych dzieci pozbawionych opieki. Aby stać się rodziną zastępczą, należy zgłosić się do Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, złożyć odpowiednie dokumenty, no i odbyć odpowiednie szkolenie, które centrum każdorazowo realizuje na terenie miasta Sanoka. Wyszliśmy z założenia, że pomaganie innym to jest to, co chcemy robić, że są dzieci, które potrzebują pomocy. To był najlepszy pomysł. Właściwie to mój pomysł, a męża przekonałam do tego mojego pomysłu. Na pewno jest to zawód dla ludzi odważnych, bo jest poniekąd męczący i fizycznie i nieraz psychicznie. Rozmaicie to bywa, ale tak ogólnie naprawdę no, ja jestem przeszczęśliwa, że robię to, co robię, że staram się, że zajmuję się tymi dziećmi i one dorastają pod naszym okiem. Podstawowe kryteria. To tutaj ustawodawca wymaga, żeby rodzice zastępczy przede wszystkim mieli odpowiednie predyspozycje zdrowotne, które będą potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz przeszli przede wszystkim badania psychologiczne, które potwierdzą ich właściwe motywacje, kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Jeśli chodzi o takie też priorytetowe obowiązki ze strony potencjalnych kandydatów, to wymagane jest od nich, aby nie byli karani, aby wypełniali obowiązek alimentacyjny względem ewentualnie swoich dzieci, prawda? I żeby chociaż jedno z kandydatów na rodziców zastępczych miało własne źródło utrzymania. Pamiętam chłopca, pewnie 14 lat miał. Chłopca, który dostał od nas pierwszą szczoteczkę do zębów. Dzieci miały tak zakodowane, że muszą sobie wszystko same wywalczyć, że jak nie zdobędą sobie same, to nikt im nie da. I ta walka była na każdym kroku i też nawet i między sobą one też tak rywalizowały i walczyły nawet o uczucia, nawet o więcej czasu, nawet o to zaabsorbowanie tym dzieckiem. Przeważnie są noworodki, które są na przykład porzucone w szpitalu. Jak i dzieci z interwencji. Wiadomo, że daje się rodzicom biologicznym szansę. Często jej nie wykorzystują, bardzo często. Te dzieci po prostu znajdują nową rodzinę adopcyjną. Do rodziny biologicznej może z 27, jakie miałam, odeszło 5. Czuję, że się sprawdzam w tym. Przynosi mi to satysfakcję. Jest to jakaś, można powiedzieć, pasja. I jest pięknie. Jest pięknie. Dzieci czują się u siebie, dzieci znają swoją wartość. Nie bójmy się przyjąć pod dach obce dziecko. To jest cudowne doświadczenie. Nie ma fantastyczniejszej sprawy. Nie ma. Jest to no coś pięknego. Warto coś zmienić i dać coś od siebie innym.